Ooh la la, why are you looking taller than me? Because I am taller. No, Sylwia is not taller than me. I am 6 feet and Sylwia is 5'10". Ale jak siedzę prosto, to but prawie się nie mieszczę. Her body is a bit like... And mine no is bo a ty bit... się bardzo garbisz, tak siedzisz. Yeah, whatever. Musisz być pewny siebie i prostować plecy. More confidence and straight back. So here, so I'm not confident? Nie. Komentuję. Dobry, dobry, dzień dobry. Jestem Meru. Jestem Sylwia. And welcome to Indyjska Polska Rodzinka. Witamy was na kolejnym filmiku na naszym kanale. I dzisiaj odpowiemy na kilka waszych pytań. Zapytałam was na Instagramie. Zapraszamy też was na naszego Instagrama. Czy macie jakieś konkretne pytania do nas? I w taki ten sposób zebrałam kilka pytań, na które dzisiaj odpowiemy. Proszę. Jeden question? Pytanie pierwsze. Let's go. Gdzie się poznaliście? Bardzo dużo osób o to pyta. Jak się poznaliśmy? Gdzie się poznaliśmy? Więc proszę. Pamiętasz? How did we meet? Tak. But we have actually a full vlog on this. Tak, nakręciliśmy osobny filmik like na ten detailed temat. Vlog. Dokładnie. Z takimi, wiecie, detalami, więc to jest taki dłuższy filmik, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszamy was do tamtego filmiku. Ale tak pokrótce to można powiedzieć, że spotkaliśmy się przez naszych wspólnych znajomych. Yeah, so we met in London. I mean, we lived in London for a really long time. We've just moved to Poland recently. So yeah, we met, it was basically a mutual friend through which we met in London. Question number dwa. Jestem polski. Indyjska polski. Macie ochotę wracać do Anglii? To be honest, I mean, for me, London has a really, really special place in my life. It's where I started work. It's where, you know, I lived from, you know, when you finish college and those 10 years I spent in London, and London always would be very close to my heart. But, you know, as we age, things change, circumstances change. I feel, because I was always coming to Poland a lot, and this is not a decision that we made just like that. We thought about it a lot. But I think at this point of my life, where we are probably thinking of family, I feel Poland is a much better place to raise a family as compared to... UK. Tak, więc na chwilę obecną nie planujemy wracać do Anglii. Budujemy swoją dalszą przyszłość właśnie tutaj w Polsce. Mnie zawsze ciągnęło do Polski, bo powiem wam szczerze, że ja nigdy na swojej liście miejsc do zamieszkania nie miałam Anglii, Londynu. To nie było nigdy moim marzeniem, żeby właśnie tam mieszkać. Przeprowadziłam się ze względu na tego pięknego pana. I tak już tam zostałam przez kilka dobrych lat, ale moje serce zawsze ciągnęło mnie do Polski i chciałam tutaj wrócić. Question number się. Tak. Będą rodzice Meru pokazywani częściej, a może przyjadą do was? Oh yeah, definitely. Because I mean, I think many of you might know that we are building a house here. So once that gets completed, then probably we will have more trips of my parents coming here as well. We obviously go to India a lot, but I think you'd see a bit more of the other way around as well. So my parents would be coming here. Tak, taki jest plan, że teściowie będą nas odwiedzać w Polsce i mamy nadzieję, że będą nas odwiedzać też często i zapewne zostaną też na dłuższy czas. Oboje są na emeryturze, więc nie mogą się już teraz wymigać, więc mogą z nami zostać na miesiąc, dwa czy trzy i nam to nie będzie przeszkadzało. My bardzo cieszymy się właśnie z takich wspólnych, rodzinnych chwil. Mnie też to bardzo cieszy, że teściowa pysznie gotuje i jak przyjedzie, to zawsze gotuje dla nas coś pysznego, za czym nam się bardzo, bardzo tęskni, więc czekamy na nich i oczywiście jak przyjadą, to będziemy ich pokazywać. Oni też lubią, jak się ich pokazuje i też dodam, że bardzo chętnie uczą się języka polskiego i teść ma bardzo dobrą wymowę polskiego. Teściowa sobie dobrze radzi, ale teść ma taką wymowę, że... No, tak jak Meru, urodzony Polak. W poprzednim życiu na pewno był Polakiem.
Yes, that also. And I'm so excited for them to actually meet Babcia, because they've not met Babcia. They met Jadek, but they haven't met Babcia. And mm-hmm. I'm so like, you know, intrigued to see that conversation. And when, you know, Babcia is probably making some guampki or something, you know, so, or some soup or rosu or something. But that, you know, whole conversation, sitting in one, you know, table and having a conversation, I'm kind of looking forward. Because I think in general, I think that many Poles might know this anyways, but Indians are really, really family oriented. Tak samo jak Polacy. Jesteśmy like bardzo Polish blisko people. Naszych rodzin. So yeah, that'll be interesting. Więc zapewne odwiedzą nas jeszcze w tym roku. Tak. Hopefully. Question number 1, 2, 3, 4? 4. Dobra. Okay. Ostatnio go uczyłam liczyć. You wanna count for us? 1, 2, 6, 4, 5, 6, 4. Question number 4. Widzę u Ciebie Mangalsutrę. Może chciałabyś opowiedzieć polskim widzom, co to jest? Więc jak widzicie, tutaj u mnie na szyi widnieje taki naszyjnik. Nie wiem, czy kamera to dobrze widzi. Na białym na pewno widać trochę lepiej. To jest Mangalsutra. Czyli ja bym tak w skrócie powiedziała, że to jest odpowiednik obrączki. Tak jak Bejbusio czy ja nosimy obrączkę na palcu, to jest właśnie takim odpowiednikiem obrączki, który mówi o tym, że jest się po ślubie. I dodam jeszcze taką ciekawostkę, że nikt mnie nie zmuszał do noszenia Mangalsutry. Na początku jej nie nosiłam, bo jak dla mnie jest ona ciężkim łańcuszkiem, jeśli nawet chodzi o wygląd, bo jest taka dosyć masywna, chociaż to jest jedna z mniejszych. Dużo, tak. Tak. Moja teściowa wie, że ja nie noszę dużo biżuterii, dlatego wybrała dla mnie taką mniejszą opcję Mangalsutry. I co chciałam powiedzieć, moja teściowa sama nie nosi Mangalsutry, więc nikt nie narzucał mi, żebym to ja ją nosiłam. Dlatego na początku nie nosiłam, bo wydawała mi się za ciężka, a tak naprawdę niedawno zaczęłam ją nosić, bo jest to bardzo piękna biżuteria i oczywiście ma też piękne znaczenie, więc zaczęłam ją nosić. Yes, that as well. And so basically this is more of an Indian tradition overall, but you know, with India, every region is very different. So I come from the Kashmir region. For us, traditionally, the Mangalsutra is essentially a golden thread that goes from the ear, and it kind of, you know, goes till the bottom. So it's like a long chain that you have to pierce it through your ear bone. I think Sylvia had a picture of a marriage where she just did a little mam bit just takie, as a gesture. Mam takie kolczyki, tylko że ja miałam je na wsówce przyczepione gdzieś właśnie tutaj she's do włosów. Around it probably. I yeah, to mi tutaj zwisało, bo przebicie uszu właśnie w tym miejscu jest bardzo bolesne i znów nikt ode mnie nie wymagał tego, żebym przebijała tak uszy, ale żeby zachować taką symbolikę ślubu takiego z rejonu właśnie, z którego pochodzi Meru, z Kaszmiru, to właśnie na wsówce miałam ten kolczyk doczepiony i on tutaj tak ładnie wisiał. Jak przyjedzie moja teściowa, to ja Wam pokażę, jak ona nosi te kolczyki, bo ona ma właśnie tutaj zrobioną dziurkę i ten kolczyk jest bardzo, bardzo długi i często jak ona spina włosy do tyłu, to można widać, to widać właśnie pomiędzy włosami te długie, złote kolczyki. Question number 5. Czy często się nie dogadujecie ze względu na różnice kulturowe? Yes, we fight a lot. Because she wants to eat butter chicken and I want to eat pierogi. There's always that, you know, dużo fight. We love to explore each other's cultures. We love to accept and see, try out, you know, the rituals in other cultures that are, you know, with us. It's such a beautiful thing that we've got, because we've got two different cultures. And I think that's the purpose of life, I think, in general, to, you know, adapt to new things, to explore new things. And
Enjoy life in that way. I think that's such an amazing thing that I get to celebrate Sylvia's side of the culture and religion and my side, but we never force anything upon each other. Mm-hmm. And we always respect each other's religion. So I always go to a church on Sundays whenever they're going, or Christmas time, and Sylvia visits temples when she's in India or even here in Poland. Ogólnie wydaje mi się, że mało się kłócimy, nawet nie chodzi tutaj o kłótnie ze względu na jakieś różnice kulturowe, tylko mało się kłócimy. Co? We don't fight a lot, like in general. In general we don't fight, yeah. Tak, I mean, mało się we get kłócimy. Annoyed, we get irritated with each tak, other. Tak, mamy swoje momenty, takie normalnie. Każdy, ale nie. Wydaje mi się, że bardzo mało się kłócimy, a jeśli chodzi o właśnie takie różnice kulturowe, to wydaje mi się, że w ogóle nie kłócimy się o różnice kulturowe. Bardziej jest to dla nas urozmaiceniem, że możemy więcej rzeczy świętować, więcej rzeczy razem przeżywać, więcej dobrego jedzenia próbować, więc są to same plusy. Tylko o to chodzi, żeby mieć otwartą głowę i żeby szanować drugą osobę i jej kulturę, jej wierzenia. I wydaje mi się, że wtedy nie ma żadnego problemu. Nie problemy. Nie ma problemu. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam. O, dziękuję? Tak. O, dziękuję. Dziękujemy Wam za super pytania. Jak macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach. Ja te wszystkie pytania będę trzymać w jednym miejscu i za jakiś czas nagramy Wam kolejny filmik z odpowiedzią właśnie na Wasze pytania. Komentujesz, how's my trim? I did myself. Jestem, broda. No, broda, dobra, bo bardzo dobra. Yeah. Should I open a salon? I am talented, no? Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pa. Pa. Pu. You have a white t-shirt. My makeup will stay on you. Look at the biceps, bro. Just look at the biceps. Ooh. Oh, matko. Look at the triceps, bro. Oh! Oh! Jesteś nienormalny. Nienormalnie. Did you say us or? You. Only me. Pa. O, pachniesz jak krem Nivea. Nivea. Simple. Simple mathematic. Alright, bye. How do you close it? Can you do this? Look, look. Can people do this? Comment to you. My ear. Musisz iść do tego, mam talent. Talentuję. Dziękuję. O, Polska volleyball team in the final. Oglądaliśmy.